Panie profesorze, jaki zeszły rok 2021 był dla neurologii? Czy udało się jakieś nowe, korzystne zmiany dla pacjentów wprowadzić? Jak pandemia wpływała na sytuację na oddziałach i w przychodniach neurologicznych? Poprzedni rok oczywiście to rok pandemiczny, więc wiele aspektów funkcjonowania opieki neurologicznej była w cieniu tego aktualnego problemu. Co się wydarzyło? Oczywiście neurologia cały czas była na pierwszej linii frontu walki z pandemią. Mam na myśli dyżury w SOR-ach, w izbach przyjęć, w oddziałach neurologicznych i przyjęcia chorych, często właśnie z COVID-em, ale z współistnieniem innych chorób neurologicznych, wywoływało to też różne oczywiście problemy lokalne z dostępnością do miejsc neurologicznych, do placówek, możliwość kontynuacji programów lekowych dla pacjentów z przewlekłym schorzeniami, jak stwardnienie rozsiane. Cieszę się jako prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, mówiąc tu w imieniu całego środowiska, że zdaliśmy egzamin, zdołaliśmy objąć opieką bardzo dużą rzeszę pacjentów. Przede wszystkim wskaźniki, które już są publicznie dostępne, chociażby liczba leczonych udarów mózgu, została utrzymana. Oczywiście były pewne fluktuacje związane z tym największym natężeniem liczby zakażeń. Wówczas część pacjentów trafiało na zapewne oddziały covidowe, ale też może pewien procent pacjentów nie zgłaszał się z ostrymi objawami neurologicznymi. Tak jak powinno się to dziać normalnie, wielu pacjentów obawiało się, jak wiemy, kontaktu z placówkami medycznymi, więc zostawali w domu, z tym walczyliśmy. I patrząc na ogólne statystyki, udało się to osiągnąć, że leczyliśmy. Wręcz te tendencje są wzrostowe, czyli liczba chorych poddanych trombolizie czy trombektomii wzrosła. Mamy już dane, że przekroczyliśmy ponad 4%, a więc wskazuje to na stały wzrost liczby procedur trombektomii. To samo działo się z programami lekowymi. Były zakłócenia w momentach największego natężenia fal pandemicznych, dochodziło do zaburzeń w dostępie do placówek, ale szybko się przestawiliśmy na tryb zdalny. Programy lekowe były kontynuowane. Na pewno powstał pewien dług medyczny, czyli bieżąca diagnostyka chorych, którzy mieli pierwsze objawy, ale z racji sytuacji epidemiologicznej nie trafili do placówek neurologicznych i u nich nie postawiono diagnoz. I teraz musimy nadrabiać te zaległości, oczywiście w miarę możliwości, bo jak wiemy, toczy się kolejna fala pandemiczna, więc ma to też wpływ na bieżące funkcjonowanie oddziałów. A ten kolejny rok, który już zaczęliśmy, jak pan myśli, jakie tutaj wyzwania przed nami stoją, jeżeli chodzi o opiekę, może o wdrażanie nowych technologii, wyrobów medycznych, farmakoterapię? Więc ten postęp neurologii cały czas się dzieje i są nowe leki. Oczywiście jako środowisko rekomendujemy, przedstawiamy te największe potrzeby, wypełnianie luk, jeśli chodzi o programy lekowe. Mam na myśli chociażby stwardnienie rozsianne, wtórnie postępujące SM. Bardzo ważna grupa pacjentów, która dotychczas miała bardzo słaby dostęp
dostęp do terapii, bo ich po prostu nie było. Są leki, które mają udowodniony efekt i są zarejestrowane. No, czekamy, aby weszły do szerszej praktyki. Też zmieniają się pewne koncepcje leczenia chorób neurologicznych, szczególnie w SM-ie. Chcemy wybierać leki o wysokiej skuteczności jak najszybciej, od razu po diagnozie, aby uchronić pacjentów przed skutkami choroby, więc te nowe trendy oczywiście są aktualne. Co będzie, z czym będziemy musieli się zmierzyć w 2022? Przybyło nam bardzo dużo nowych pacjentów z zespołem post-COVID, neuro-COVID, też jest to takie określenie, czyli powikłania covidowe z zaburzeniem funkcji neurologicznych. Szacuje się, że może być nawet około ponad 1 000 000 takich pacjentów zgłaszających przewlekłe zmęczenie, różne zespoły bólowe, zaburzenia funkcji poznawczych i wiele, wiele innych. No, dlatego tak ważne jest przeciwdziałanie infekcji i szczepienie oczywiście. I cieszy, że jeżeli weźmiemy grupę pacjentów z już rozpoznanymi chorobami neurologicznymi, przewlekłymi, takimi jak SM, jak choroba Parkinsona, choroba Alzheimera i wiele, wiele innych, to wskaźnik wyszczepienia w naszych tych populacjach neurologicznych jest bardzo wysoki, za co dziękujemy i cieszymy się, że udało nam się nawiązać dobrą komunikację, wytłumaczyć wszystkie aspekty za i przeciw szczepień i osiągnąć tak wysokie wskaźniki. Oczywiście nadal widujemy wielu pacjentów, którzy trafiają na oddziały neurologiczne z powikłaniami COVID i którzy nie byli szczepieni, ale to są pacjenci, którzy zachorowali de novo, czyli nie mieli wcześniej kontaktu z neurologią, a te ciężkie powikłania są widoczne, jak zapalenia mózgu, encefalopatie, zapalenia rdzenia kręgowego i ostre uszkodzenie obwodowych nerwów, więc to jest nadal nauczka i pokazuje, jak też zmienia się obraz tej naszej rzeczywistości neurologicznej i z czym musimy się mierzyć w najbliższym czasie. A z tych nowych leków, o których Pan wspominał, znaczy wymienił Pan tutaj kilka chorób, SM, chorobę Parkinsona, chorobę Alzheimera. Na jakie terapie w tych dziedzinach czekamy? Czy we wszystkich ich, czy nie? Bo często pacjenci właśnie szukają informacji o jakichś nowinkach. No więc wymieniając, na szczęście teraz w neurologii mamy wręcz ogromny przyrost leków, więc nie, trudno by było wszystkie wymienić, ale w SM. Wspomniałem leczenie wtórnie postępującego SM, siponimod, no to tu trzeba wypełnić lukę brakującą, jeśli chodzi o dostępność do nowoczesnego leczenia. Część leków aspiruje i już ma dowody i rejestracje, zapisy w HPL, że możemy je używać znacznie wcześniej, czyli użycie ich w pierwszej linii. Tu mamy kilka leków, ozanimod, ofatumumab, okrelizumab, który jest obecnie używany w drugiej linii, czy kladrybina też w drugiej, a są dowody, że możemy bezpiecznie używać tych leków w pierwszej linii. To są te najważniejsze nowości w SM. W chorobie Alzheimera słyszymy o leku zarejestrowanym w Stanach. Na razie nie ma rejestracji w Europie, aducanumab, ale daje nadzieję lek na to, że będziemy mogli skutecznie hamować postęp choroby Alzheimera, działając na mechanizm przyczynowy, czyli czyszczenie mózgu ze złogów amyloidu. To jest takie wyzwanie i tu bardzo ściśle śledzimy, co się dzieje w tej dziedzinie. Choroba Parkinsona, na razie wydaje się, że mamy dostęp bardzo dobry do nowoczesnych terapii. Chodzi o zaawansowaną terapię tej choroby Parkinsona. Walczymy o lepszą jeszcze dostępność, czyli rozpropagowanie, poinformowanie pacjentów, że takie terapie są, że są refundowane i pacjenci mogą skorzystać. Tu pewne nadal
zjawiska takiej nieświadomości czy trudne, gorszego dostępu są zauważalne. Chcemy to zmieniać. Kolejna grupa chorobowa, bóle głowy, migrena. Mamy nowoczesne leki, które mogą pomóc tysiącom pacjentów, szczególnie z przewlekłą migreną. Jest to bardzo ciężka choroba, szacowana na najdroższą, jeśli chodzi o koszty pośrednie społeczne, bo pacjenci gorzej funkcjonują w pracy, w życiu codziennym. I mamy nowe leki biologiczne, ale też toksynę botulinową, więc jest wniosek o refundowanie tych leków. Mamy też choroby rzadkie, które wreszcie po wielu, wielu latach mamy możliwość leczenia tych chorób, rdzeniowy zanik mięśni, no ale też na pewno będą nowe terapie w rzadszych chorobach. Na to liczymy. To są takie bardzo ważne nowości i idealnie by było, jakby w tym roku udało się zwiększyć dostępność do takich terapii. A jeżeli chodzi o organizację leczenia, bo brał Pan udział między innymi w opracowaniach tak zwanego brain planu. Myśli Pan, że w tym roku, mimo że nadal walczymy z pandemią, uda się jakieś kolejne rozwiązania organizacyjne w neurologii wprowadzić? Oczywiście, bardzo na to liczymy. Polskie Towarzystwo Neurologiczne wspólnie z Uczelnią Łazarskiego przygotowało Białą Księgę oraz taką właśnie strategię dla neurologii. Jesteśmy w bliskiej komunikacji z Ministerstwem Zdrowia. Są zapowiedzi utworzenia Krajowej Rady do Spraw Neurologii, gremium złożonego z neurologów, ale też i przedstawicieli ministerstwa i różnych również gremiów pacjenckich, aby pracować nad reformą neurologii, bo jest to paląca potrzeba. Słyszymy wszyscy o zamykanych oddziałach neurologicznych w różnych częściach Polski. Rzeczywiście to jest głównie czynnik ekonomiczny. Obecna wycena procedur w neurologii w szpitalach jest nieopłacalna w większości dla szpitali, więc nic dziwnego, że dyrektorzy nie mają instrumentów, aby zachęcać personel do pracy, więc są braki bardzo poważne chętnych do pracy w szpitalach, bo jest to bardzo ciężka praca związana z dyżurami, z praktycznie stałą gotowością na przyjęcie pacjentów w ostrym stanie, więc mamy tutaj duży problem, który wyłania się jeszcze po tej sytuacji pandemicznej. Te oddziały, które jeszcze się bronią, muszą przyjąć podwójną liczbę pacjentów. Oczywiście nie możemy odmówić nikomu pomocy. To sprawia, że oddziały są zatłoczone, są dostawki na korytarzach, komfort pracy, a przede wszystkim pobytu pacjentów jest bardzo zły. No i to jest wizytówka naszej sprawności systemu opieki zdrowotnej. Musimy szybko nad tym zapanować. Mamy gotowe rozwiązania. Nieźle działa opieka ambulatoryjna, ale jest ona, powiedzmy, wyposażona w dość skromne możliwości diagnostyczne. To sprawia, że owszem, kontakt ze specjalistami jest teraz. Po uwolnieniu konsultacji specjalistycznych, ambulatoryjnych, sytuacja jest taka, że tam nie ma limitów, więc personel chętnie kieruje się, aby tam pracować. Warunki są znacznie lepsze, bo jest to regulowany czas pracy i tak dalej, ale nadal nie są wyposażeni w instrumenty szczegółowej diagnostyki. Tym samym pacjenci tak wrócą do szpitali, których będzie, jak wiem, właśnie do oddziałów neurologicznych, których będzie znacznie mniej. Już wkrótce, to sprawi, że sytuacja się pogorszy.
Wnioskujemy o reorganizację systemu opieki, stworzenie, wydzielenie placówek ambulatoryjnych o wyższym poziomie specjalizacji po to, aby mógł współpracować z całą resztą poradni neurologicznych ogólnych. Uważamy, że to będzie taki stopniowany system kierowania pacjentów z podejrzeniem chorób do szybkiej ścieżki diagnostycznej, no i centra doskonałości, duże ośrodki neurologiczne sieciowane z mniejszymi oddziałami w danym regionie. Sprawi to możliwość szybkiego zdiagnozowania pacjenta i przekierowania go do dalszej opieki już bliżej miejsca zamieszkania w istniejących oddziałach. Jest to nie rewolucja, tylko ewolucja, ale uważamy, że wiele środków można zaoszczędzić w tym systemie i przeznaczyć na celowane badania diagnostyczne i terapie, co znacznie poprawi efektywność systemu i nie będziemy powielać kosztów, generować niepotrzebnych kosztów wynikających chociażby ze sztywnych norm pobytu pacjenta w oddziale, aby rozliczyć dany pobyt i daną grupę chorobową. Drugi przykład, mamy pewne zakresy wąskie w świadczeń, które są praktycznie non-stop powtarzane, aby móc pacjenta przyjąć do placówki i podjąć jakąś diagnostykę. Sprawia to, że pacjenci wielokrotnie są hospitalizowani, a te badania, które należy wykonać, albo zadłużają, obciążają oddział, bo nie są finansowane przez NFZ, i koło się zamyka, czyli efektywność jest niska przy poniesieniu mimo wszystko dużych kosztów, a weszło bardzo dużo nowych procedur diagnostycznych, badania genetyczne, badania biochemiczne, immunologiczne. Nie mamy tego w wykazach wycen, które są bardzo przestarzałe, niezmieniane były od 20 ponad lat. No tak, to te prace nad wycenami rzeczywiście trwają, ale dość powoli. Nie jest do tego zbyt wiele osób, zarówno w Ministerstwie Zdrowia, jak i w AUTMIT-ie. A tych niewycenionych procedur w psychiatrii w różnych obszarach jest bardzo dużo, więc miejmy nadzieję, że w tym roku kolejne zakresy będą taryfikowane w taki sposób, żeby pan profesor też mógł powiedzieć, że jest to wycena adekwatna, żeby nie było co do tego sporów. Bardzo dziękujemy za rozmowę i no, mam nadzieję, że kolejne postępy w neurologii będziemy mogli obserwować i jeżeli chodzi o rozwiązanie, jak i kolejne leki, na które czekają pacjenci. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, pozdrawiam Państwa. Pozdrawiam.